Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wracamy do werbla i nauczymy się kolejnego elementu technicznego, jakim są przednutki. Przednutka, jak sama nazwa wskazuje, to jest taka mała nutka, która znajduje się przed nutą główną. Dla tych, co znają nuty, to będzie taka mała przekreślona nutka w postaci ósemki przed nutą główną. No i teraz. Ta nutka, która ma być przednutką, jest zdecydowanie cichsza. I żeby uzyskać ten efekt, podnosimy po prostu jedną rękę niżej. I teraz gramy sobie przednutkę od lewej ręki z prawą nutą główną. I teraz zatrzymam się na górze. Zobaczcie. Ta różnica, która tutaj jest między tymi pałkami, powoduje nam to, że gdy w tym samym czasie puszczałem pałki na dół, lewa ręka uderza nam szybciej i ciszej przez to, że z mniejszej wysokości spada. Teraz zamieniamy sobie sytuację i lewa ręka jest grana nutą główną, a prawa przednutką. Na co należy uważać, kiedy gramy sobie przednutki? Na pewno na to, jaka jest odległość między tymi nutkami, żeby nie grać ich w wolnym tempie zbyt ciasno. Bo ta odległość między nimi jest wprost proporcjonalna do tego, w jakim tempie są grane nasze jedynki. Bo to jest po prostu dodawanie przednutki do tych jedynek, których uczyliśmy się na samym początku. Bez przednutek wygląda to na przykład w ten sposób, od wolnego do szybkiego. To już dobrze znacie, bo nauczyliśmy się na tego na jednych z pierwszych zajęć. I teraz między tymi uderzeniami po prostu dzieje się to, że odległość czasowa między nimi się skraca i po prostu są szybsze. A gdy dodamy do tego przednutki, to ta odległość między przednutką a nutą główną też jest proporcjonalna do prędkości tych jedynek. Czyli gdy sobie przyspieszamy, również ta odległość musi się między nimi ściśniać. W wolnym tempie należy pilnować, żeby nie była zbyt krótka, a w szybkim, żeby tego nie rozwlekać, bo tempo nam będzie siadać. I teraz sobie przyspieszymy od wolnego do szybszego tempa. Gdy sobie ćwiczycie przednutki, możecie stanąć sobie przed lustrem i cały czas korygować to, w jaki sposób podnosicie te ręce. Bardzo ważne jest, cały czas to powtarzam, żeby obie ręce pracowały tak samo, bo gdy będą jakieś różnice, gdy na przykład prawa ręka z przednutki będzie grana wyżej, a lewa będzie grana niżej, to automatycznie ten dźwięk nam się będzie różnił. A dzięki temu, że będziemy siebie widzieć w lusterku naprzeciw siebie, to będziemy to kontrolować. Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby nawet już w tym szybkim tempie nie zdarzyły nam się uderzenia, że te obie nutki będą na siebie nachodzić. Bo na pewno znacie taki przypadek, gdy skakaliście sobie z kimś na trampolinie i skakaliście na przemian i tak się zdarzyło, że akurat równo spadliście na tą powierzchnię trampoliny i wtedy trampolina was tak nie wybiła. Albo gdy drugi kolega po prostu idealnie ułamek sekundy po nim spadliście na tą trampolinę, kiedy ona jeszcze nie zdążyła wrócić do tego swojego poziomu. I tutaj werbel to tak naprawdę też jest taka trampolina, bo tutaj też ten naciąg tak reaguje, tylko po prostu tego nie widać. W zwolnionym tempie na pewno byście to zauważyli. No i teraz o co mi chodzi? Gdy uderzymy obiema rękoma w tym samym momencie, dźwięk będzie po prostu głuchy, bo ta membrana nam nie zdąży odbić. To są na pewno ułamki też sekund,
tej właśnie różnicy, bo gdyby było idealnie czysto uderzone dwie na raz, to ta membrana może i by odbiła. I zobaczcie teraz, jakie to są ważne szczegóły. Nawet w takim tempie, tak ciasno grane, jeszcze brzmią. A gdy przegniemy, że tak powiem brzydko, tą granicę, już ten werbel nam się odzywa brzydko. Jest taki głuchy dźwięk. Dzisiaj nauczymy się tylko tego, tych przednutek. Ćwiczcie je sobie tak, jak ćwiczyliście jedynki, żebyście mieli po prostu czas opanować ten rudiment, żeby później w zestawie kolejne rytmy można było z łatwością przyswoić. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek.